Dzień dobry, Jakub Wiech, to jest program Krzesło Energetyczne, a naszym dzisiejszym gościem jest pan poseł Zbigniew Gryglas. Dzień dobry. Witam pana, witam serdecznie państwa. Rozmawiać będziemy o raporcie, odtajnionym raporcie Najwyższej Izby Kontroli w sprawie umów gazowych. Panie pośle, Najwyższa Izba Kontroli odtajniła swój raport, temat żył w mediach zaskakująco krótko, no i nie stało się nic. Czy można powiedzieć, że góra urodziła mysz? No nie, mam nadzieję, że jednak będą efekty tej publikacji bardzo ważnej, bardzo istotnej, bo sprawa dotyczy bezpieczeństwa energetycznego naszego państwa, więc sprawa jest jak najbardziej istotna. Wiem, że prokuratura pracuje nad tym. Tak, tylko prokuratura pracuje już od września 2017 roku. Jeszcze efektów nie widać, nie przedstawiła teraz żadnych danych dotyczących tego śledztwa. Co się dzieje? Śledztwo i materia jest skomplikowana, więc czas jest potrzebny, ale wierzę, że już prokuratura powinna kończyć te prace, no bo efekt tego raportu jest taki, że oto polskie władze, wicepremier, cały rząd i firma energetyczna, nasza najważniejsza w tym obszarze firma energetyczna, działały w sposób mało profesjonalny. Ale czy z tego da się wyciągnąć, z tego braku profesjonalizmu, czy da się wyciągnąć konsekwencje? Jeżeli tak, to jakie? Tak, bo raport dotyczy już bardzo konkretnych spraw. W raporcie jest mowa o tym, że oto Polska podarowała Rosjanom prawie miliard zadłużenia, które wynikało z zobowiązań związanych z transportem gazu przez teren naszego kraju. No, miliard złotych to jest bardzo duża kwota i z tego raportu wynika, że nie uzyskaliśmy w zamian jakichś istotnych koncesji ze strony rosyjskiej. Druga kwestia, która buzi... Ale tutaj mówimy cały czas o pewnych konkluzjach tego raportu. Natomiast tak. No, ja pytam cały czas o następstwa. Jeśli można, druga kwestia dotyczy samego terminu obowiązywania tej umowy. No, gdyby stało się tak, jak chciał pan premier Pawlak, z tych dokumentów wynika, że taka była intencja szefa Ministerstwa Gospodarki, ten kontrakt byłby podpisany do roku 2037. Gdybyśmy mieli ten kontrakt tak długi, zawarty na tak długi okres, no nie można by było myśleć o żadnej dywersyfikacji dostaw gazu, tego istotnego surowca energetycznego do Polski. Nie moglibyśmy w pełni wykorzystać zdolności naszego terminala, który z takim trudem, z zaangażowaniem dużych środków publicznych został zbudowany, więc no, wydarzyłaby się rzecz z punktu widzenia naszych interesów gospodarczych fundamentalna, tragiczna, można powiedzieć. Ale to się na szczęście nie wydarzyło, między innymi dzięki zaangażowaniu Komisji Europejskiej, która w pewnym momencie dołączyła do negocjacji. Natomiast no, teraz w rządzie PiS jest minister Ziobro, który jest też prokuratorem generalnym. Czemu nie postawiono w takim razie zarzutów? Czemu prokuratura krajowa nie zaangażowała się w to, nie powiedziała, ok, widzimy tutaj, że są podstawy do pewnych postępowań? Ja wierzę, że takie zarzuty zostaną postawione, że działania prokuratury szybko doprowadzą do finału, do jakichś efektów, no bo nie może być tak, że negocjacje w tak ważnej sprawie, raz jeszcze to powtórzę, są prowadzone w tak no, nieprofesjonalny, rzekłbym nawet dyletancki sposób. Tak nie może być. Musimy wyciągnąć lekcje z tego na przyszłość. No i polskie interesy muszą być chronione, muszą być gwarantowane w odpowiedni sposób, a nasi negocjatorzy muszą do tych negocjacji być w sposób perfekcyjny przygotowani. A propos lekcji na przyszłość. I wykonywać te swoje zadania w sposób możliwie najlepszy. A propos lekcji na przyszłość. Jakie procedury zamierza wdrożyć, albo wdrożył już teraz rząd Prawa i Sprawiedliwości, żeby uniknąć takich sytuacji, jak ta opisana w raporcie gazowym? No więc usłyszeliśmy informację pełnomocnika rządu do spraw infrastruktury krytycznej. Pan Piotr Naimski przedstawił te informacje dotyczące bieżących działań, które służą dywersyfikacji dostaw. A tu mówimy o dywersyfikacji, a ja tak bardziej chciałbym się skupić na procedurach, które dotykają tego czynnika osobowego. Żeby nie powtórzyło się to, co pan wspomniał, ten nieprofesjonalizm, nieprzygotowanie. Co w tym temacie jest robione? Więc muszę panu powiedzieć jako długoletni urzędnik państwowy, że my wciąż mamy do czynienia z taką polską resortową. A więc tutaj chodzi o to, żeby ta współpraca i koordynacja pracy między resortami
była dużo, dużo lepsza. To był jeden z elementów exposé pana premiera Morawieckiego i widać dzisiaj, że te resorty obecnie pracują lepiej, że koordynacja w rządzie jest dużo, dużo lepsza niż w poprzednich ekipach, więc nauczyliśmy się czegoś, wyciągnęliśmy wnioski z tej lekcji. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to był program Krzesło Energetyczne. Moim gościem był pan poseł Zbigniew Gryglas. Rozmawialiśmy o odtajnionym raporcie NIK w sprawie umów gazowych. Jakub Wiech, dziękuję. Dziękuję Państwu.